telewizji Smal. Dzisiaj z nami jest ksiądz Konrad Koczan, wikariusz parafii w Zakrzówku. Księże Konradzie, jak wygląda duszpasterstwo właśnie w księdza parafii młodzieży, ogólnie duszpasterstwo? W mojej parafii w Zakrzówku parafia jest właśnie wiejska. Młodzież, ludzie są bardzo otwarci, chętnie chcą korzystać z duszpasterstwa parafialnego. Mamy ministrantów, lektorów, jest też grupa młodzieży, która tworzy się. Widzę, że chętnie chce się spotykać, także dzisiaj ich przywiozłem na to wydarzenie, jakim jest Smal, aby im pokazać właśnie to bogactwo Kościoła, tą radość, która płynie właśnie ze spotkania z młodymi. Mhm. Jakieś może słowa zachęty właśnie dla młodzieży, żeby przyjechali na kolejne dni naszego Smalu? Co się tu księdzu najbardziej podoba? Przepiękna atmosfera, czuje się ten duchowy klimat, również w tych miejscach, które zostały szczególnie wybrane na te spotkania, w tych 8, tak? I chciałbym tak szczególnie też zaprosić wszystkich młodych do tego podróżowania, aby zobaczyć różne miejsca, poznać różnych ludzi i także no, zgłębić przez to swoje to życie duchowe. I na koniec ksiądz chciałbym bardzo kogoś pozdrowić. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich swoich parafian, a w sposób szczególny księdza dziekana, księdza proboszcza Dariusza Ziółkowskiego. Dziękuję bardzo. Ksiądz Konrad, Dominika Hawrów. Dziękujemy.